Teraz przeniesiemy się z kolei w świat dinozaurów. Ze mną dr Andrzej Boczarowski, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Witamy serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Dinozaury co jakiś czas wracają. O, brawa, oczywiście, że zdecydowanie się należą. Dinozaury co jakiś czas wracają, czy to za sprawą filmów, czy za sprawą bajek, różnego rodzaju innych multimediów, czy też za sprawą miejsc. Ta moda na dinozaury, chciałoby się powiedzieć, nigdy się nie kończy. To jest tak, że one interesują naprawdę nie tylko dzieci, ale chyba wszystkich, prawda? Co mają w sobie takiego? Ja pamiętam wiele lat temu, kiedy w jednej z ankiet zapytaliśmy młodych odbiorców, za co kochają dinozaury, to usłyszeliśmy najczęściej takie odpowiedzi. Bo miały ogromne zęby, same były ogromne i mogły zjeść człowieka. Oczywiście pomijam fakt, że ludzi wówczas nie było. Dzisiaj dinomania na poważnie. O czym będziemy mówić? Może tak w skrócie już teraz zachęćmy tych, którzy jeszcze do nas docierają, aby było ich tutaj jak najwięcej. Opowiem Państwu wszystko, co dotyczy dinozaurów od kuchni, czyli od tego, jak my to robimy, czy jak tworzymy modele, jak budujemy dinozaury, jak rekonstruujemy przeszłość, jak powstają filmy dokumentalne, muzea, czy wszystko to, co jest tak najbardziej dla Was interesujące, jak tak naprawdę dinozaury przywracamy z powrotem do życia. To jest tak naprawdę świat, który poznajemy i Wy go tworzycie po części od nowa. W zasadzie tak. Jest jak poznawanie nieznanej karty historii. Dinozaury, a tak naprawdę dinomania na poważnie. To trzeba zobaczyć. Także już teraz zostawiam Państwa w rękach doktora Boczarowskiego. Dziękuję bardzo. Jestem zaszczycony, proszę Państwa, że mogę gościć tutaj na tym festiwalu. I chciałem Wam pokazać coś absolutnie niesamowitego. Ponieważ coś, co mało kto o tym wie, coś, co powstaje nie w Ameryce, nie w Chinach, nie w Niemczech, tutaj w Polsce, w Katowicach, w małym pomieszczeniu, które nazywam Laboratorium Prehistorii, gdzie odtwarzam światy, które minęły. Ale do rzeczy. Każdy z nas, może nie każdy, ale większość z nas, na pewno przeżywała fascynację tymi zwierzętami. Dla nauki one są de facto ciekawostką, pewną ciekawostką, która stała się po prostu modna, więc my bardzo lubimy nakręcać koniunktury nauki na bazie właśnie takich odkryć jak chociażby ten tyranozaur. To jest nasza rekonstrukcja. Znacie ją, bo kilka lat temu miałem przyjemność postawienia tej rekonstrukcji przed Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej 60. Tam też Państwo mogą się udać na bezpośredni kontakt z tym zwierzęciem, ale historia tego odkrycia i tego zwierzaka jest bardzo niezwykła, ponieważ został on oparty na bazie szkieletu, amerykańskiego szkieletu znajdującego się w Muzeum Paleontologicznym w Chicago. Jest to szkielet, który nazwano Su na cześć odkrywczyni, paleontolog amator, pani Susan Hendrickson i przez nas został zrobiony w zupełnie nowej odsłonie. Przede wszystkim jedna bardzo ważna rzecz. To jest jedyny aresztowany tyranozaur, w ogóle dinozaur, jakiego znam. On został wydobyty w nie do końca legalny sposób, to też władze stanowe go zaaresztowały. Potem bardzo długo trwał proces jego odzyskiwania i w końcu został wystawiony na aukcję i za ponad 8 milionów dolarów zakupiony przy pomocy pieniędzy firmy Disney oraz firmy McDonald's. Ten dinozaur wrócił do muzeum. Dziś wypreparowany, przepiękny, stoi w głównej sali Muzeum w Chicago. Myśmy się odważyli na zrobienie rekonstrukcji na bazie tego szkieletu, 92% zachowanych kości. To jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście my tyle normalnie nie potrzebujemy, bo przecież nasze ciało, ciało kręgowców jest dwubocznie symetryczne. Więc jeśli ja mam lewą łapę i kawałek prawej nogi, i drugi kawałek lewej nogi, albo tylko pojedyncze żebro z lewej strony, albo jednego zęba z jednej strony, to mam też drugiego po drugiej stronie. Dlatego my nie musimy mieć aż tak wielu kości, żeby odtwarzać prehistorię. Ten zwierzak jest dodatkowo jeszcze przedstawiony jako silnie opierzone zwierzę. W tej chwili akurat tak się składa, dosłownie wróciłem godzinę temu ze spotkania z moimi nowymi partnerami z Niemiec, gdzie buduję i projektuję nowe muzeum. Muzeum paleontologiczne oczywiście, jak zwykle. Będzie tam również najnowsza rekonstrukcja tyranozaura, ponieważ dwa lata temu w Chinach został odkryty pewien blisko spokrewniony z tyranozaurem Rexem zwierzak, nieco mniejszy od niego, z tej samej rodziny, który, proszę Państwa, był zachowany z zarysem ciała, z piórami, z pokryciem ciała, z tym wszystkim, co zazwyczaj się rzadko zachowuje. My oczywiście
Wiedzieliśmy o tym już 9 lat temu, kiedy te skamieniałości zostały odkryte przez naszych kolegów i dlatego przygotowaliśmy naszą rekonstrukcję jako zwierzę silnie opierzone. Może was to zaniepokoić i nie spodobać się wam, ale Tyrannosaurus, proszę państwa, no niestety został zdetronizowany. Na jednym z moich pokazów publicznych dokonaliśmy takiej detronizacji. Dlaczego? Bo nazwa Tyrannosaurus Rex oznacza jaszczur tyran król. W tym przypadku mamy do czynienia raczej z nielatającym sępem, wtórnie nielotnym zwierzakiem, który na drodze do ptaków gdzieś tam zabłądził ewolucyjnie i raczej się odżywiał pokarmem martwych zwierząt. Co to znaczy? No niestety nie jest to może dobra informacja dla fanów tyranozaura, ale dziś mamy nowego władcę. Zresztą mieliśmy okazję, nasza grupa badawcza Paleo Safari Team miała okazję również współuczestniczyć w tym odkryciu. Myślę tutaj o jeszcze większym dinozaurze z Afryki, również z naszego stanowiska paleontologicznego w Afryce. Myślę tutaj o spinozaurze, który jest aż o 4 metry dłuższy od tyranozaura i niewątpliwie było to zwierzę mięsożerne. Taka rekonstrukcja oczywiście powstaje na bazie danych naukowych, inaczej mamy do czynienia z wyobraźnią, wyłącznie, a nie z nauką, dlatego że też bardzo ważne jest, proszę państwa, jakie państwo wybieracie miejsce do tego, aby te dinozaury obejrzeć. Jeśli państwo chcecie obejrzeć dinozaury, które występowały w filmie pana Spielberga, no to oglądacie tak naprawdę rzeczy, których nie było. Pan Spielberg większość swoich postaci przeskalował. Zresztą nasza firma Delta Association, która działa również na terenie USA, myśmy uczestniczyli w produkcji filmu Park Jurajski 3. No i tam widzieliśmy na planie filmowym, jak to wszystko wygląda. To jest, pamiętajcie, bajka, to jest film science fiction. W związku z tym nie szukajcie w tym prawdy. Jeśli ktoś buduje obiekt muzealny na bazie postaci filmowych, to tworzy Luna Park. My tworzymy muzea i parki nauki, ponieważ bazujemy na prawdziwych odkryciach i niczego nam nie wolno przerysować. Takie muzeum, bardzo blisko stąd, znajduje się w miejscowości Krasiejów, niecałe 100 km od Katowic, gmina Ozimek, blisko Strzelec Opolskich. No dobrze, mamy szkielet. Następnie trzeba ubrać to wszystko w cyfrowe mięso. Jak? No, kości trzeba zdigitalizować, tak to działa. Następnie u mnie w studio, w moim laboratorium, my patrzymy, gdzie był jaki mięsień, trzeba wyliczyć, jaki miał przekrój, jaką miał masę, jaką miał długość. Staramy się to wszystko odtwarzać kawałek po kawałku i wreszcie dostajemy coś, co wygląda jak powłoka ciała. To jest taki kapitalny przykład, który dopiero co zrealizowałem dla jednego z muzeów amerykańskich, na zamówienie oczywiście. Jest to noga tyranozaura, zrekonstruowana nie tylko na podstawie kośćca, czyli kości, ale także na podstawie tropów. Co jest ciekawe, są tych tropów tyranozauru jest tylko kilka. Jeden z nich jest własnością naszą, to znaczy naszego zespołu badawczego, to jest nasz trop. Mamy go w swojej kolekcji w naszym muzeum w Stanach Zjednoczonych, mamy również muzeum w USA własne. I tam mamy ten trop tyranozaur. Zresztą kopia tego tropu będzie niedługo pokazywana w Polsce. Bardzo ważna rzecz. Dlaczego tropy są ważne? Tropy pozostawione były przez żywe zwierzę. O ile kości, jeśli znajdziemy, są martwe, o tyle, proszę państwa, tropy to jest coś, co zostawiło żywe zwierzę, w którym płynęła krew. Innymi słowy, ono naprawdę tu było, coś się wydarzyło, może polowało, może samo uciekało, może po prostu tylko przyszło tutaj z wizytą i to zostawiło żywe zwierzę. To jest magia. To jest magia. Ja w zeszłym roku też dla Amerykanów odtwarzałem taką bardzo słynną scenę z nadrzeki Palaksy. To jest taka scena, gdzie mamy zachowaną w postaci właśnie tropów całą wydarzenie polowania jednego dinozaura na drugiego. Ja to później pokażę. A więc patrząc na odciśnięte łapy tyranozaura, na zachowaną łapę trójwymiarowo w Chinach, na poduszki palcowe, nacisk tych poduszek na podłoże oraz kości, możemy z ogromną dokładnością odtworzyć już nie tylko kształt, nie tylko wygląd, ale także fakturę powierzchni. No, to jest ten trop, o którym mówiłem, a to są moje wyniki rekonstrukcji. Według badaczy amerykańskich w tej chwili, no będę nieskromny, najlepsza rekonstrukcja stopy tyranozaura, jaka kiedykolwiek została zrobiona. Oczywiście później zrekonstruowaliśmy również resztę ciała.
I to jest tylko noga, żeby Państwu pokazać, że to się tak naprawdę dzieje kawałek po kawałku. Okej. My, proszę Państwa, badając tropy, badając kości, badając różne pozostałości, musimy bardzo ściśle bazować na tym, co pozostawiła natura i to rozumieć. Pokażę Państwu teraz taki krótki mój film. Ja jestem również grafikiem 3D, więc mam bardzo krótką drogę pomiędzy wizualizacją świata a jego prawdą. Czyli nie muszę gdzieś tam szukać pomocy u anatomów, bo sam jako anatom potrafię zrekonstruować takie zwierzę, a później narysować go. To jest taki film, który zrealizowaliśmy razem ze studiem I3D z Gliwic o tym, jak Acrocanthosaurus, to jest wielki drapieżnik, zostawiał tropy. Widać wyraźnie w miękkim podłożu, na przykład na plaży, to ciężkie zwierzę pozostawia bardzo charakterystyczne, gigantyczne tropy. Następnie przesusza to wiatr, potem zalewa to woda i tam się rozwijają w tym glony oraz bakterie. One wiążą ten powierzchniowy osad, utwardzają go. Następnie kolejna warstwa powoduje, że ta mata organiczna, ona nie zostanie zniszczona. Jeśli to dodatkowo zostanie przesuszone przez wiatr, no to proszę Państwa, mamy to utrwalone na miliony lat i nie ma to znaczenia, ile milionów lat upłynie. Takie tropy przysypane kolejną warstwą osadu są, proszę Państwa, no do później znalezienia po wielu, wielu setkach milionów lat praktycznie niezmienione. Jest to kapitalna informacja. Pojedynczy trop, my go nazywamy trakiem, natomiast wiele tropów ze szlaku, można go nazwać szlakiem przemarszu, ale jest inne określenie na to, jest to tak zwany trackway. Z czasem zbierają się osady w danym miejscu, później te osady są wypiętrzane na przykład w wyniku ruchów górotwórczych, następnie erozja, jak Państwo wiecie, robi swoje i my często na powierzchni znajdujemy takie rzeczy. Tak naprawdę Polska powoli staje się Mekką, jeśli chodzi o szczątki dinozaurów, ponieważ my tych miejsc z dinozaurami mamy coraz więcej, w szczególności w Górach Świętokrzyskich oraz na Śląsku. Znajdujemy tutaj, naszym Śląsku, znajdujemy coraz więcej pozostałości po prehistorycznych kręgowcach lądowych i także morskich. No, Katowice też nie są wolne od tych odkryć, szczególnie jeśli chodzi właśnie o zwierzęta morskie. Tutaj pozwoliliśmy sobie zaanimować naszego serdecznego przyjaciela i współpracownika, w zasadzie pracownika już w tej chwili, jednego z najsłynniejszych paleontologów amerykańskich, samego Martina Lacleya, który poświęcił całe życie na szukaniu tropów, więc jest taką postacią dla paleontologów jak mniej więcej Indiana Jones dla wielbicieli tajemnic. Martin rzeczywiście jest bardzo niezwykłą osobą, a jednocześnie zapisał się złotymi literami, jeśli chodzi o szukanie tropów. A proszę Państwa, to też miła informacja, że czasy się na tyle zmieniają, że to my Polacy zatrudniamy Amerykanów, bo oni po prostu u nas lepiej zarabiają. Kiedyś, pamiętacie, było zupełnie odwrotnie. Okej. Czasami znajdujemy rzeczy absolutnie niewyobrażalne. Jest to polskie odkrycie należące do naszego zespołu, do Paleo Safari Team. Mianowicie, o właśnie, to jest sam Martin Lacley, już go Państwo widzą. Jest to, proszę Państwa, odkrycie, które nazwano świętym graalem paleontologii. Cóż to takiego jest? Otóż wszyscy wielbiciele dinozaurów na pewno pamiętają słynne polsko-mongolskie wyprawy na pustyni Gobi, kiedy to w latach 60., 70. odkrywaliśmy tam, nasi koledzy, często już nieżyjący, koleżanki, odkrywali tam tysiące kości dinozaurów i Polska naprawdę wpisała się w sposób niezwykły w badanie tej grupy zwierząt i znaleziono szczątki tego zwierzęcia, protoceratopsa. Dużo z tych rzeczy nie było od razu opracowywanych, one nie były od razu, proszę Państwa, opisywane. I jeden z naszych kolegów, Tomek Singer, w pracy magisterskiej miał za zadanie wypreparowanie szkieletu takiego właśnie protoceratopsa. Ale podczas preparacji znalazł nie tylko tropy, ale coś następującego. Zwierzę szło, zachowane zostały ostatnie jego kroki i zdechło w tym miejscu. Co to jest? Bezpośredni dowód na to, że rzeczywiście, analizując łapę zwierzęcia, poduszki palcowe, trop pozostawiony przez niego, z tej samej warstwy skalnej, my możemy w dość jednoznaczny sposób powiązać, proszę Państwa, zwierzę z tropami, które zostawiło. To jest ten szkielet, nie, to jest akurat szkielet tarbozaura, ale szkielet przywieziony z tego po prostu, z tego stanowiska. To jest Gwidon Jakubowski.
jeden z niewielu żyjących jeszcze uczestników tej wyprawy, nieprawdopodobny człowiek, on pracuje w Polskiej Akademii Nauk. Ten człowiek, pan profesor Roman Kozłowski, założyciel Polskiej Akademii Nauk Instytutu Paleobiologii w Warszawie, był, można powiedzieć, takim mentorem, który doprowadził do tego, że te wyprawy w ogóle miały miejsce. To też oddajemy im, my młodsi naukowcy, cześć, bo pamiętajcie, że w nauce bardzo ważne jest to, aby była ta sukcesja pokoleń, żeby stare pokolenie uczyło nowe. Jednym z największych naszych odkryć na Gobi było odkrycie właśnie szkieletu tarbozaura, ale także protoceratopsa. I ten szkielet przeleżał kilkadziesiąt lat w kazamatach muzealnych, zupełnie zapomniany, aż pewnego razu kustosz muzeum go tam przyuważył i stwierdził, że to trzeba wypreparować i pokazać światu.